2 czerwca z zarządcą budynku spotkali się mieszkańcy kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego 23. Jak pamiętamy, od połowy stycznia na części tego budynku nie ma dachu, który odfrunął wraz z wiatrem, pozostawiając po sobie nie tylko wspomnienie, ale i poważne kłopoty. Każdy deszczowy dzień sprawia, że lokatorzy mieszkania, nad którym brakuje dachu, rozstawiają miski, wykręcają zalewane deszczówką żarówki i z coraz większym żalem patrzą na wodę płynącą po ścianach ich mieszkania. O efektach spotkania poinformował nas tuż po nim radny Zbigniew Demezer, który uczestniczył w zebraniu wspólnoty. Jak nam zrelacjonował, wspólnota właśnie uzyskała zdolność kredytową i dzięki temu zarząd budynków mieszkalnych ma pewność, że znajdą się środki na wykonanie niezbędnych prac. Dokonana ma być całkowita wymiana dachu, a prócz tego w budynku pojawi się centralne ogrzewanie i instalacja ciepłej wody użytkowej, które zwolnią mieszkańców z uciążliwego, samodzielnego ogrzewania mieszkań i wody. Roboty instalacyjne zostaną wykonane dość szybko, bo ich zakończenie przewiduje się według opublikowanego dokumentu na połowę września bieżącego roku. Niestety aż tak dobrze nie wygląda sprawa dachu. Na jego wymianę mieszkańcy będą musieli poczekać aż do końca lutego przyszłego roku. Roboty instalacyjne będą kosztowały niemal 685 tysięcy złotych. Dach natomiast firma dekarska wyceniła na ponad 500 000. Jedynym pocieszeniem dla mieszkańców spod szóstki, regularnie zalewanych przy okazji każdego deszczu, jest to, że naprawa pokrycia dachowego rozpocznie się od ich strony. Gdy się zakończy, będą mogli zabrać się za naprawę szkód, jakie już powstały i jakie dopiero się pojawią.